Witam wszystkich serdecznie. Ja dzisiaj nie mam zbyt wiele do pokazania, bo mojej czerwonej bluzeczki z czerwonego kaszmiru mam zaledwie przodu tyle. To jest zaledwie 10 rzędów. Więc tu jest 5 rzędów ściągacza. To tak jak mówiłam, ściegiem francuskim robiłam ściągacz. Może pokażę bliżej, to będzie lepiej widać. Ścięgiem francuskim. No i tutaj te prawe oczka przedłużone. To mam zaledwie 5 rzędów, bo jest jednego 5 rzędów i drugiego 5 rzędów. Więc niezbyt wiele mam do pokazania, bo tak jakoś tydzień zleciał i specjalnie nie było kiedy robić. Liczyłam na to, że moje skarpetki pisanki sok zostaną skończone, ale niestety jedna jest skończona, a drugiej jest tyle. Więc również mi się nie udało ich zrobić. Teraz już. Też jest niewiele. Także to tak tylko taki kawałeczek. Ale dalej się łudzę, że do świąt je zrobię. Podejrzewam, że ten tydzień się wezmę i może już będzie troszeczkę luźniejszy, że zdążę je zrobić. Nie jest to takie znowu nie wiadomo jak wyczerpujące, a je się bardzo fajnie robi. Przynajmniej mi, bo ja sobie przechodzę od etapu do etapu i od motywu do motywu i bardzo fajnie mi to idzie. Również liczyłam na to, że skończę moją toreczkę. Ale oczywiście również nie skończyłam. To jest trzeci kawałek. Tutaj są moje poprzednie dwa kawałki, a potrzebuję ich 4. O. W takich kolorach będzie moja toreczka. Będzie ważyła ponad kilo, prawie 1,5 kg będzie ważyła. Jak dam jeszcze podszewkę do środka i rączki. Ale myślę, że chyba ręka mi się od niej nie urwie. No, stwierdziłam, że będzie dość fajna, zrobiona z takiego sznurka, dość masywna. A będzie to połączone mniej więcej w ten sposób. Jak to będzie cały kawałek, nie wiem, czy tutaj mam na tyle miejsca, żeby to pokazać. Drugi kawałek będzie tu przyłączony. Kolejny będzie tu przyłączony. I później następny będzie ten ostatni, czwarty tu. I to będzie moje dno torebki. Później łącząc będę do góry je dawała i łączyła je do góry. I wtedy w taki sposób wyjdzie mi moja torebka. Także też nie mam, jak widzicie, jej skończonej. Ale no myślę, że dzisiaj jeszcze ten kawałek skończę. To będę miała 3 całe kawałki. No i zostanie mi do zrobienia 4. Także już myślę, że nie będzie tak źle. I też mam nadzieję, że uda mi się skończyć ją w tym tygodniu. Że na święta już będę mogła ją sobie założyć. Także to jest tyle, co mam zrobionego. A wczoraj było otwarcie nowego sklepu Action w Zabrzu, bo ja jestem z Zabrza. I oczywiście kupiłam sobie włóczkę. Na spróbowanie stwierdziłam, że zobaczę, co to jest. Już Wam pokazuję kolory. O, takie kolorki. Kupiłam sobie. I wszystkie to jest ten sam gatunek, już Wam mówię, co to jest. 50% koton, czyli bawełna, i 50% bambus. W 50 gramach jest 120 metrów. Jest ona na druty piątki. Można prać w pralce, bądź czyścić chemicznie. Tu jest jakiś certyfikat od nich, ale może tak, że będziecie widzieć lepiej. O, tu jest skład. Tu jest
Jakie druty? O. Także to takie kolorki. Jeszcze raz Wam pokażę ładnie z bliska. Takie kolorki właśnie. Taki niebieściutki, jasny, szary. To nie jest czysty biały. To jest właśnie taki łamany biały, taki kremowy bardziej. No i taki ładny seledyn jaśniutki. Myślę, że w takich kolorach zrobię sobie bluzeczkę. Ewentualnie bez tego szarego. W tych trzech kolorach takiego pasiaka sobie zrobię jakąś taką letnią bluzeczkę. Także zobaczymy, wypróbuję, co to jest za wózka, jak ona się zachowuje. Jest ona w ogóle nie zwijana, jak widzicie, ona jest taka... O, za wysoko pokazałam. Taka jest, że może mogę gdzieś gubić nitki. Ale myślę, że sobie poradzę z nią. Także taką włóczkę sobie wzięłam, z każdego koloru po dwa motki. No i w sumie tyle. Tyle by było, co mam do pokazania. Nie mam nic więcej. Oprócz właśnie tych włóczek, to co Wam pokazałam. To co zrobiłam, no niestety liczyłam, że inaczej wyjdzie, że liczyłam, że uda mi się zrobić do dzisiaj skarpetki, że uda mi się zrobić do dzisiaj torebkę, niestety nie wyszło. Robiłam coś innego, zobaczycie, podejrzewam, na jakimś szorciku, albo we wtorek, albo w czwartek, a dokładnie zobaczycie na następnym filmie, co robiłam, że nie zdążyłam nic skończyć. A nie pokażę Wam dzisiaj, bo nie mam skończonego. Tam jeszcze trzeba, takie drobne wykończenia trzeba zrobić i dlatego dzisiaj nie zobaczycie. Jak zwykle proszę o subskrypcję, proszę o łapki w górę. Komentujcie, piszcie, odzywajcie się. Bardzo mi miło, jak się odzywacie. Jak macie jakieś uwagi, to w takim razie do następnego usłyszenia, zobaczenia. Pa, pa.